Proszę Państwa, każdy z Państwa dostał taką tabelkę do skrytki. Dostaliście ją, żeby sobie uświadomić, jaka jest sytuacja dzisiaj. Dzisiaj jest sytuacja taka, że w całym budżecie na ten rok, zgodnie z ustaleniem proporcji 35-65%, tracimy 75 tysięcy złotych. Jeżeli Państwo się na to godzą jako rada, no to nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Niemniej jednak taki los nas spotka, że je bezpowrotnie stracimy. I będzie w czwartek spotkanie ze skarbnikiem. Jak Państwo widzicie, ja tu na dole wyliczenie zrobiłem, bo to jest materiał dla Pana skarbnika, że już w tym momencie powinien nam dać zgodę na przesunięcie około, tutaj jest 247 tysięcy, tak? A uważam, że po przesunięciu tych 75 tysięcy w innych zadaniach na inwestycje możemy odzyskać na bieżące środki w infrastrukturze kwotę 395 400 zł, całą tą kwotę. Przepraszam, że gdzieś się pomyliłem na jakiś tysiąc, bo szybko liczyłem w dużym stresie, co żeby wszystko zdążyć. Niemniej jednak, będzie sesja nadzwyczajna, o czym będziecie Państwo szybko poinformowani, bo jeżeli w czwartek skarbnik powie, że jest zgoda na przesunięcie środków, nie będziemy czekać miesiąca, bo to byłoby za dużo. I na tej sesji nadzwyczajnej, w związku z tym, że nie padły żadne propozycje, zarząd przygotuje propozycję przesunięcia środków bieżących na inwestycyjne. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale na pewno. Będziecie się Państwo protestować albo nie, ale bez merytorycznych, moim zdaniem, zmian, to chyba będzie tylko strzał w kolano, dlatego że powinniśmy uratować te 75 tysięcy. Ja o tym mówiłem od roku co najmniej. I uważam, że i tak nieźle nam się udało, że tylko tyle na razie tracimy. Także zaproszę na sesję, niedługo będziemy o tym rozmawiać. Teraz w ogóle Pana Przewodniczącego. Dziękuję, już sam się nie chciałem chwalić. Szanowni Państwo, powiem Państwu tak, że nie jest to moja tylko zasługa, bo jest też kilkoro radnych, którzy naprawdę spędzili w różnych jednostkach miejskich na różnych dyskusjach, ale no prawdą jest, że negocjujemy to dosłownie w parę osób. Ale też nie ma potrzeby, żeby oczywiście 21 radnych to robiło. No to bardzo ważna rzecz. 25 marca o godzinach, od 12 do 18 tu w dzielnicy będzie urząd skarbowy. Mówiąc wprost, szanowni Państwo, albo potrafimy dotrzeć do mieszkańców i skorzystając z tej oferty i przyjdą sobie tu rozliczać pity, albo jak dwa lata temu przyjdzie 10 osób i się ośmieszymy. To nie jest tak, że tylko przewodniczący powinien powiadomić swoich mieszkańców, że tu mogą złożyć PIT bez kolejki, bez kłopotu. 25 marca to 12 do 18 i również ostrzegam, w tych godzinach nie ma prawa nic innego tu w dzielnicy się odbywać. Żadnych spotkań, żadnych innych rzeczy. Ponieważ urzędnicy skarbowi tu będą przyjmować PIT-y. Od 12 do 18. Bardzo proszę o merytoryczne pomysły na powiadamianie mieszkańców, szczególnie po uczestnictwie. Proszę. Czy to będą kontrolowane PIT-y, jak się ktoś pyta, czy ta pomoc w wypełnianiu też? Pomoc. Ja oni pomagają również, oni w ogóle będą uczyć ludzi, którzy mają komputery, jak w przyszłym roku będą mogli sobie sami elektronicznie rozliczyć i to jest główny cel, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że już każdy obywatel może to przez internet. Tak, składać. Ale pomagają. Także warto z tego korzystać, żeby zapamiętać. Bardzo dziękuję. Bardzo dobra wiadomość. Na posiedzeniu 31 stycznia członkowie zespołu zaopiniowali pozytywnie propozycję i postanowili nadać nazwę przedmiotowemu terenowi skwer Konika Zwierzynieckiego. I teraz oczywiście musimy czekać na uchwałę Rady Miasta. Jak będzie uchwała Rady Miasta, mamy otwarte drzwi do dalszych prac. Myślę, że praktycznie to jest kwestia miesiąca, może półtora. Szanowni Państwo, nie ma Jaśka, ale bardzo prośba przekazania się tym wydziałom. Czekam na informacje, kiedy robimy czyn społeczny sprzątanie wałów rudawnych, to jest bardzo ważne. Przypominam i pytam, co o 18 z redakcji Kuriera będzie dziś w tym tygodniu o 18 w czwartek na redakcji Kuriera. To jest dla mnie ważne, bo jeżeli mamy psan i pan Krzysztof Kowalski, to odwołam to spotkanie. W ten czwartek mieliście maila, o 18 jest redakcja Kuriera. Kto będzie, chcę wiedzieć. Krzysztof, Paweł. No ale spotkanie będzie dotyczyło też paru innych rzeczy. Ustalcie coś, czego zmienić jeszcze, czy nie. To nieważne. Ja od razu mówię, spóźnię się na to.
tak wygląda na to wszystko. Kto chce pójść od 17 do 19 do Urzędu Miasta na spotkanie w sprawie budżetu partycypacyjnego? Też w czwartek. 28 między 17 a 19. Bo ja tam, ja zostanę, ale wtedy nie przychodzę na redakcję kuriera. Więc rozumiem, że sami wiemy, jakie będą podnoszone. To jest pierwsze spotkanie w ogóle na ten temat od 17 do 19. Sala 303 spotkanie. No ludzie związani z. Dobrze tu pani Nielenia odpowiada, że można zrobić na reakcję kuriera. Nie, właśnie. Nie, właśnie. Bo ja chodzę to mówię, że jak ja tam będę, to nie przyjdę na kurier, a jak ktoś idzie, to ja sobie przyjdę. A nie można reakcji kuriera zmienić, tak tu pani Nielenia odpowiada? No, nie. Czasu. I tego szybko nie będzie. Rozumiem, że jest sugestia zmiany terminu redakcji kuriera, tak? Dobra. Przepraszam, czy nie zaszczyt. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Proszę, Marcin, potem... Komisja Ochrony Środowiska najbliższa 15 minut wcześniej, czyli 17:15 i wszystkie kolejne też 15 minut wcześniej. Panie Marcinie, jeszcze raz, co będzie zaśmiać? Bo ja też... 15 minut się zmienia. Mnie też proszę, Marcinie, przez Was, że ja jestem coraz to lepiej. Marcin, Marcia. W związku z tym, co właśnie powiedział Komisja Infrastruktury, również będzie o godzinie 18:15, czy będzie się zaczynać godzinę po Komisji Ochrony Środowiska. Dobrze, Krzysztof. Komisja Sportu 14 marca o godzinie 19. O której? Łukasz. Komisja Bezpieczeństwa razem z Zespołem Bezpieczeństwa Kraków 14 marca o godzinie 19. Zapraszam. Krzysztof, z badaniem do studium nie byłoby sensowne przyspieszyć koncesji, którą mamy za miesiąc. Bo to będzie okres świąteczny, tak poza tym. I to trochę niepodpłynie, że zajmują się 26. Znaczy jest jeszcze sytuacja taka, że jeszcze będzie sesja nadzwyczajna prawdopodobnie 12, gdybyśmy mieli tydzień po tygodniu, Sesja nadzwyczajna, jeżeli trzeba będzie przesuwać środki, jest ważna, to zrobimy szybciej. Inaczej, ale jeszcze sesji nie skończyliśmy, szanowni Państwo. No. Przepraszam bardzo. No. Czemu my powiecie, że nie wiedzieliście, że zmieniliśmy termin sesji na przykład? Ja jeszcze chcę zrozumieć, czy jest problem z sesją 26. Dlaczego Państwo, jak była uchwała podejmowana, nie zrozumieliśmy? Teraz musimy zmienić uchwałę. Dlatego nikt nie zorientował. No to jak mamy zmienić, skoro uchwałą podjęliśmy termin? Na nadzwyczajnej sesji ewentualnie możemy zmienić termin, tylko i wyłącznie w ten sposób. Ale wtedy mamy tydzień po tygodniu, dwie sesje bardzo podobnie. To jest następny tydzień. Szanowni Państwo, rozumiem, że... Czy jeszcze jakieś uwagi komunikaty z Państwa strony? Szanowni Państwo, zamykam obrady 30.